Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w tej rozwijającej się pandemicznej sytuacji, tym razem nie z pięknych wnętrz Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, a z własnego domu. Mam nadzieję jednak, że mnie dobrze widać, dobrze słychać i możemy zaczynać naszą przygodę z japońską literaturą. Nazywam się Olga Barbasiewicz. Na co dzień jestem adiunktem w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Niemniej jednak, dzięki przychylności pani dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, udało mi się złożyć wraz z Grodziską Biblioteką projekt, w którym zachęcamy Państwa do wdrażania się w kulturę, literaturę i społeczeństwo różnych państw Orientu. Projekt Zorientowani, bo o nim, jak ci stale śledzący dobrze wiedzą, mowa, to projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. A odbywa się, mieści się wirtualnie, czy też na miejscu, w zależności od wydarzenia, w często już dzisiaj wymienianej Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki, która położona jest w samym centrum powiatowego miasta podwarszawskiego Grodziska Mazowieckiego. Proszę Państwa, dzisiaj będę chciała opowiedzieć Państwu troszkę o japońskiej literaturze. Pragnę jednak zaznaczyć, że doktoratu z literaturoznawstwa nie posiadam. Jestem doktorem nauk społecznych, który przez wiele lat, będąc studentem japonistyki, zgłębiał i nawet tłumaczył klasyczną literaturę japońską, a z pasji do Japonii, japońskiej kultury, do kwestii społecznych, zaczytywałam się w różnych publikacjach oferowanych, nie ukrywam, głównie przez moją bibliotekę z mojego rodzinnego miasta, czyli z Grodziska Mazowieckiego. Dlatego to spotkanie będzie troszkę inne, przynajmniej tak mi się skromnie wydaje, do spotkań, które Państwo mieli przyjemność doświadczyć w poprzednich edycjach spotkań dla bibliotekarzy i nie tylko. Wierzę, że oglądają nas również i grodziszczanie, i osoby z całej Polski szeroko zainteresowane tematem literatury. Niemniej jednak ja jako japonista, jako doktor właśnie nauk społecznych, przychodziłam do Grodziskiej Biblioteki i pomyślałam, że opowiem Państwu dzisiaj o literaturze. Odwołując się bardzo często do innych spotkań online, które będę przyklejać Państwu tutaj na drugim komputerze, który mam pod ręką, dlatego czasem głowę będę odwracać w inną stronę, żeby zobaczyć, czy to na komentarze, czy to na pytanie, na które czekam i mam nadzieję, że uda mi się na nie odpowiedzieć, jeśli nie będę Państwa odsyłać w odpowiednie strony. Jednak opowiem Państwu, idąc taką ścieżką, opowieści o społeczeństwie, opowieści o historii, o tym, jak Państwo jako bibliotekarze lub osoby pasjonujące się Japonią, nie tylko japońską literaturą, będą mogli polecać swoim klientom, swoim czytelnikom dostęp do źródeł pisanych, które wspaniale obrazują to, co dzieje się w Japonii, co działo się w Japonii na przestrzeni wieków i z których możemy faktycznie wspaniale poznać japońską kulturę i japońskie społeczeństwo. Więc po pierwsze ścieżka będzie taka troszkę społeczno-historyczna, czyli będę mówiła o tym, co w tej książce tak naprawdę zapisane jest, z czego możemy jeszcze lepiej tę Japonię poznawać. A po drugie ścieżka nasza lokalna. Otóż udało mi się dotrzeć do biblioteki, zebrać jak najwięcej książek z działu literatura japońska, które w kolekcji Grodziskiej Biblioteki się znajdują, i opowiadać Państwu właśnie poprzez te tytuły, poprzez ich fragmenty
o tym, jak literatura japońska się kształtuje. Dlatego wszystkich tutaj z okolic widzę, że Milanówek się już zameldował, z Skierniewicy kawałeczek dalej, ale jednak zapraszam do Mediateki, żeby popróbować tej literatury, a Grodziszczan oglądających dzisiaj to spotkanie zapraszam szczególnie, żeby mogli głębiej niż tylko fragmenciki, które Państwu pokażę, zagłębić się w to, co japońscy pisarze, jak się okaże przez moment, nie tylko japońscy pisali. Także w czacie czekam na Państwa ewentualne pytania, na prośby o doprecyzowanie. Będę też w czacie przeklejała niekiedy linki, które będą pokazane w naszej prezentacji, ponieważ tak jak powiedziałam przed chwilą, nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkich wspaniałych dziełach, które tłumaczone są na język polski. Czasu by mi nie starczyło, literatura japońska jest niezwykle popularna. Dlatego też przygotowałam niekiedy odnośniki do spotkań, do dzieł, które będą pokazywane na naszym spotkaniu, ale żeby Państwu też było łatwo przekleić, będą przeze mnie przeklejane do czatu w naszej rozmowie. No więc cóż, zaczynamy. Niewidocznego pana Kamila, który wspaniale wspiera nas z poziomu biblioteki, już informuję, że właśnie ekran swój udostępniam, bo dzisiejsze spotkanie poprowadzę z prezentacją. Dlatego też zamykam już tu wszystkie okienka. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Czy dobrze widać prezentację? Jeżeli Państwo mogliby mi dać znać w komentarzach, byłabym zobowiązana. O, i Komorów, tak? Chodziłam do szkoły w Komorowie. Komorów bardzo pozdrawiam. Proszę Państwa, wierzę, że wszystko jest już ok. Prezentacja jest widoczna, dlatego zapraszam Państwa do podróży. Do podróży od bardzo dawnych czasów, od VIII wieku, aż po najnowsze osiągnięcia japońskiej literatury. Widzę, że wszystko działa, stąd też zaczynajmy. Postanowiłam zaprosić do projektu Zorientowani osoby, które specjalizują się w troszkę innych literaturach niż japońska, z prostej przyczyny. Literatura japońska sama w sobie nie była literaturą tworzoną tylko i wyłącznie za pomocą dostępnych, jakby to powiedzieć w dzisiejszym języku, środków, czyli do zasobów, którymi dysponowało społeczeństwo, dysponowali Japończycy. Japońska literatura dostąpiła wielu wpływów, a tym pierwszym i bardzo podstawowym był wpływ literatury chińskiej, o której opowiadał Państwu w naszych spotkaniach Zorientowani profesor Marcin Jakoby z Uniwersytetu SWPS. Chiny miały olbrzymi wpływ na Japończyków, bo nie dość, że inspiracje działaniami twórców z państwa środka wpływały na twórczość tych, którzy w Japonii mieszkali, to na dodatek taka jedna bardzo podstawowa kwestia zachodziła w Japonii. Otóż pisano po chińsku. Dlatego też te pierwsze japońskie piśmiennictwo było bardzo mocno, można powiedzieć, sinizowane. Dzieje Japonii, historia Japonii, pierwsze kroniki, o których za momencik będzie mowa, były głównie pisane w języku chińskim. Ale Chiny to nie jedyne państwo, którego wpływy w literaturze japońskiej są tak widoczne. Otóż drugim państwem, i tutaj związane jest to z religią, która w Japonii również była i jest religią wyznawaną, były Indie. A Indie dały nie tylko wpływy już po X wieku w japońską literaturę, ale dały również
nurty buddyjskie, które nie bezpośrednio do Japonii przyszły, a przechodziły głównie przez Koreę. Dlatego też należy pamiętać, że to, co pani profesor Czekalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego opowiadała państwu o literaturze indyjskiej, to również miało wpływ dawniej na Japończyków. Żeby dobrze zrozumieć literaturę, bardzo warto w taki bardzo schematyczny i ogólny sposób, tu z góry przepraszam, jeżeli mam ten zaszczyt i ktoś specjalizujący się w literaturze japońskiej ogląda w chwili obecnej to spotkanie, bądź oglądać będzie je potem dostępne na YouTubie. Bardzo proszę śledzić nasz kanał Biblioteki na YouTubie, tam odnajdą państwo wszystko bez zbędnego szperania w Facebooku. Niemniej jednak wracając do tego mojego uproszczonego schematu, to łatwość dla mnie, jako dla osoby wykształconej w historii, w społeczeństwie japońskim, ale również tej, która zajmowała się przez wiele lat literaturą z powodu studiów na warszawskiej japonistyce, jest to, że okresy z historii Japonii wspaniale pokrywają się z okresami literackimi właśnie w tym państwie. Dlatego w Japonii nie jest to schemat idealny. Tak jak mówię, brakuje mu kilku jeszcze bardzo precyzyjnych informacji, ale to ma na celu wprowadzenie państwa w ten pierwszy świat japońskiej literatury. Możemy w literaturze starszej, bo o niej będzie na początku mowa, wyróżnić okresy takie jak Nara i Heian. Być może one, że państwo kiedyś słyszeli, jest to bardzo piękne, turystyczne miasteczko pod Kioto, dawną stolicą, a następnie okres Heian. Te dwa okresy, ten początkowy Nara, kiedy tworzyło się znane nam piśmiennictwo japońskie i późniejszy Heian, który był wspaniałym rozkwitem literatury dworskiej i to jest to, co w moim sercu zawsze jako ta klasyczna Japonia przebywa i co też wykorzystano, kiedy w XIX wieku odnawiano władzę cesarską, odnawiano nowoczesną, tworzoną nowoczesną Japonię, to jest to, co wykorzystano. Wykorzystano motywy, również literackie, z okresu głównie Heian i teraz lądując na przykład na międzynarodowym lotnisku Narita, będą państwo widzieli obrazy zaczerpnięte choćby z powieści Genji Monogatari, o której dzisiaj państwu opowiem. Także to, co działo się setki lat temu, co pisano setki lat temu, może wydawać nam się ojeju, a kto by się tym de facto interesował. Bardzo istotne jest to, że miało to realny wpływ na tworzenie się tej nowoczesnej, odnowionej po okresie kilkuwiekowego zamknięcia Japonii. I te motywy przenikały do współczesnego świata. Zresztą zobaczą państwo, że w 2015 roku dzieło z tamtego okresu zanimowane, zdobyło Oscara. Stąd też dobrze wiedzieć, co działo się w tych pierwszych etapach. Kiedy to arystokracja siedząc na dworach, kiedy to rodzina cesarska i całe jej odnogi siedziały, układały wiersze, tworzyły pierwsze powieści science fiction, pierwsze ogólnie powieści, które na całym świecie, znajdą państwo choćby w dzienniku, w gazecie dzienniku, obecnie Gazeta Prawna, relację w 2008 roku o tym, że właśnie świętujemy tysiąclecie pierwszej powieści. Więc to, co było dawno, ma wpływ ogromny na to, co jest obecnie również. Jednak czasy dworskie w pewnym momencie musiały się skończyć. Ileż można było, mówiąc żartobliwie, siedzieć w tych pałacach, układać wiersze, kiedy była inna siła. Inni ludzie, którzy do władzy dojść chcieli. A byli nią wojskowi. I ta literatura wojskowa, chociaż okres siogunów, samurajów rozpoczął się w okresie właśnie Kamakura Muromachi, a władza sioguna, władza wojskowa, miała miejsce w Japonii tak naprawdę w tym ostatnim widocznym tutaj okresie Edo, to rozwój literatury
bazującej na tych doświadczeniach wojen, miał właśnie miejsce po etapie literatury dworskiej, czyli w okresie Kamakura oraz okresie Muromachi. I wtedy mamy tak zwane gunki, czyli opowieści wojskowe, o których też dzisiaj Państwu troszkę opowiem. Ale gdy Japonia zamknęła się w 1600 albo 1603 roku, będąc bardzo precyzyjnym, nadszedł okres Edo. My kojarzymy go z historii być może jako okres zamknięcia, niewpuszczania zachodnich wątków ludzi, nikogo do Japonii. Ale dla literatury był okresem bardzo szczególnym, bo wtedy właśnie rozwinęła się literatura mieszczańska. I ta literatura mieszczańska jest już również przez badaczy, jak na przykład profesora Mikołaja Melanowicza z Uniwersytetu Warszawskiego, zaliczona do tej nowożytnej już literatury, która potem pięknie rozwijała się zarówno przed wojną, jak i po wojnie, po dzisiejsze czasy. Więc można mówić o takich etapach: literatura dworska, literatura wojskowa, literatura mieszczańska, jeżeli chodzi o okresy z historii Japonii. A jednak wydawało się... Przepraszam Państwa na chwilę i wyrzucę psa na dwór. Home office, niestety wszyscy tego doświadczamy. Ale mam nadzieję, że przynajmniej każdy z nas wpadkę na home office tego typu ma, więc cieszmy się, że i tak udaje nam się realizować te kwestie, te ciekawe kwestie, które w życiu naszym zawodowym na to dzień robimy. Pies w ogrodzie zamknięty. Mam nadzieję, że już nie będzie nic nam przeszkadzało. A ja wracam do mojej opowieści, do opowieści o Japonii. Mój pies z japońskim imieniem Sora, mój szczeniak, niestety jest frasobliwy, pójdzie sobie spać i mam nadzieję, że da nam dokończyć wszystko bez problemu. Dziękuję za pozdrowienia dla pieska, na pewno jej przekażę. Proszę Państwa, tak więc wracając do tematu nie psów o japońskich imionach, a japońskiej literatury, chciałam Państwu właśnie pokazać, że te okresy, kiedy będą Państwo jakąkolwiek książkę o Japonii czytali, będą pokrywały nam się z okresami japońskiej literatury. I przeniesiemy się teraz do tych czasów najdawniejszych, do momentu, kiedy zaczęto spisywać japońską historię, japońską mitologię. Taką bardzo ważną osobą, o której wspomnieć muszę, jeżeli mówimy o literaturze, to tak zwany Nestor polskiej japonistyki. Pan profesor Wiesław Kotański, nomen omen, tata Marka Kotańskiego, którego świetnie kojarzymy z jego prospołecznej działalności. Wiesław Kotański to osoba, która w ogóle stworzyła japonistykę w Polsce na Uniwersytecie Warszawskim, która wydzieliła ją z sinologii, tutaj ukłon dla pana profesora Jakoby, i przetłumaczyła, pasjonowała się w tłumaczeniu tych najdawniejszych wydarzeń. Bo pierwszą, jeżeli chodzi o literaturę japońską, znaną nam twórczością jest kronika. Jest kronika i jest opowieść, coś w podobie do naszej mitologii, o tym, skąd Japonia się wzięła. Widzimy tutaj na obrazku, że kodziki zapisane jest właśnie znakami chińskimi. Dla tych osób, które nie kojarzą języka japońskiego, no widać tutaj, że jest to bardzo dużo różnych kresek, chociaż też elementy japońskie w tym się pojawiały. No niemniej jednak jest to kompilacja stworzona po chińsku.
o czym opowiada, o czym opowiadają kodziki. Wiesław Kotański dopilnował, żebyśmy doskonale poznali japońską mitologię. Jak bóstwa swoim tańcem tworzyły japońskie wyspy, i jak bogini słońca, bogini Amaterasu wzięła i zesłała na ziemię pierwszego cesarza, cesarza Jimmu. Kodziki opisuje również kolejnych 18 władców, ale warto tutaj zaznaczyć, że nie są potwierdzeni pierwsi japońscy cesarze, pierwszych 10 nie jest oficjalnie potwierdzonych w żaden sposób. Nie znajdziemy w Japonii ich grobów. To, co się ostało, to kodziki skompilowane przez Ono Yasumaro. I tak jak dzielą się na te trzy części, na powstanie Japonii, czyli mity, na ten główny, będący do tej pory podstawą japońskiego systemu cesarskiego i najdłużej panującej dynastii na świecie, no bo de facto wywodzi się od tego mitycznego Jimmu, który został zesłany na obecne terytoria południowej wyspy, czyli wyspy Kyushu. Więc staje się taką księgą, ważną księgą, która mówi o tym, skąd ta Japonia się wzięła i jak starym narodem jest. Jak ten Naruhito wywodzi się od dawien dawna i w pierwszych tutaj piśmiennictwach jego pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziad został potwierdzony. Stąd też, jeżeli Państwo szukają odpowiednika naszej europejskiej mitologii, znajdą go Państwo w formie kodziki, tłumaczonego przez profesora Wiesława Kotańskiego. Ale drugą, zakończoną w czasach tych samych, co praktycznie kodziki 8 lat później, były Nihon Shoki. Nihon Shoki to taka pozycja, znowu jest to kronika, która stanowiła bazę do nauczania historii w Japonii do 1945 roku. Czyli o tej boskości, wyjątkowości Japonii, o której być może słyszeli Państwo z różnych momentów w dziejach japońskiej historii. No, Japończycy dowiadywali się właśnie z Nihon Shoki. A w ogóle warto powiedzieć, skąd wzięły się te kroniki, po co te kroniki były pisane. Otóż był to, japońskie kroniki był to motyw zawsze poświadczania tego, jak potężna, skąd się wywodzi rodzina cesarska. I robili tak Chińczycy, którzy, żeby upamiętnić swój ród, swoją dynastię, właśnie pisali takie kroniki. Japończycy zaczęli robić to samo. Dlatego w Nihon Shoki znajdziemy również opowieści o pierwszych władcach Japonii, jak przetłumaczone to zostało właśnie i wydane w języku polskim w Warszawie w 1990 roku przez wydawnictwo Iskry. Ale znajdziemy też tam pewną nowość. Oprócz tego, że zapisane są w języku chińskim, znajdziemy w nich również wiersze. Wiersze, które zostały napisane tak zwaną manjoganą. Manjogana to pisanie po chińsku, ale nie pisanie po chińsku de facto znaczeń tych znaków, a tylko i wyłącznie branie ich brzmienia i w tym momencie tworzenia języka japońskiego. Być może brzmi to dosyć skomplikowanie, ale to tak, jakby na przykład wyobraźmy sobie, że jest wyraz w języku niemiecki. I ten wyraz to na przykład Sonne, czyli słońce. Sonne, słońce, świetnie. Ale my jako Polacy słyszymy tylko i wyłącznie to Sonne. Dlatego, jeżeli byśmy chcieli,
a nie mielibyśmy języka polskiego, napisać na przykład wyraz po polsku oj, teraz trudno, tak na bieżąco nie wpadłam na to, żeby przygotować Państwu jakieś przykłady, ale jeżeli byśmy chcieli wziąć i wymyślić jakiś wyraz, który ma w swoim brzmieniu zony, na przykład bez litery ży położone, tak? To napisalibyśmy to po niemiecku, ale czy miałoby to, byłoby to po prostu fragmentem słowa polskiego. Mam nadzieję, że rozumieją Państwo, o co mi chodzi. Czyli dźwięki chińskie. Dźwięki chińskie, na przykład K, które oznacza jakiś proces, w tym momencie oznaczało po prostu część wyrazu choćby kana, czyli japoński alfabet. Czyli pisane po chińsku, czytane po chińsku, ale razem ułożone dźwięki tworzyły język japoński. To jest właśnie ta specyfika pierwszego piśmiennictwa, tak zwanej maniogany. Ale w ogóle skąd taka skomplikowana nazwa? Japończycy, tutaj może znowu Państwo jako osoby z kręgu kultury europejskiej z tego japońską literaturę od samego początku kojarzyli. Chodzi mi o haiku, tak, czyli japońską poezję. No w czasach, o których teraz mówimy, czyli w czasach około VIII wieku, haiku jeszcze nie istniało w takiej formie jak dzisiejsza. To jest kwestia tego okresu mieszczańskiego, kiedy haiku zaczęły się tworzyć. Niemniej jednak do poezji Japończycy mieli zawsze bardzo szczególny stosunek. Poezja była ogólnie dworską rozrywką i miały miejsce różne turnieje poetyczne, poetyckie, kiedy to na przykład sprawdzano, czy ludzie znają wiersze, grało się w karty, szukając odpowiednich części danego wiersza, bądź te wiersze samodzielnie się kompilowały. Więc możemy powiedzieć, że ta literatura dworska, literatura uta, czyli pieśni, bądź też właśnie wierszy, jak to ładnie przetłumaczymy, była tą literaturą, kiedy wyrażano właśnie tę japońskość. Może stać się poniekąd dużym symbolem japońskiej literatury. I manyoshi to jest właśnie taka kompozycja, a raczej kompilacja japońskich wierszy. Jeżeli chodzi o znaki, o to, co oznacza w ogóle słowo manyoshu, możemy to tłumaczyć jako zbiór 10 000 liści. To 10 tysięcy liści to te wiersze, które w nim się znajdują. Ja zresztą za chwileczkę pokażę Państwu fragment takiego wiersza, jeżeli chodzi o zbiory właśnie w manyoshu. Wkład w manyoshu miało aż 700 poetów. I to nie byli tylko zawodowi, jakbyśmy to powiedzieli, poeci. W manyoshu swoją twórczość prezentowali również cesarzowie japońscy, ale też zwykli ludzie, chociaż często były to osoby pochodzące z arystokracji. I jak widzą Państwo tutaj w dolnym punkcie, napisane te wiersze zostały w maniogani. Właśnie w tym piśmie, o którym mówiłam przy okazji Nihonshoki. Czyli w tych kronikach, kiedy dodawano wiersze, dodawano poezję japońską, stosowano dokładnie ten sam zapis, który stosowano przy kompilacji manyoshi, przy pisaniu wierszy do manyoshu. I to stworzyło ten pierwszy taki punkt, kroczek w tworzeniu japońskiej literatury z poniekąd językiem japońskim, być może po chińsku zapisanym, ale jednak już czytanym po japońsku. A jakie wiersze znajdowały się w manyoshu? Otóż wiersze nazywane waka. Słowo wa oznacza japoński, ka pieśń, wiersz, również piosenka w obecnych czasach, czyli te pieśni dzieliły się na dwa rodzaje. Pierwsze to była tanka, czyli krótkie utwory,
a drugie to były cioka, czyli długie utwory. One szybko zniknęły z literatury japońskiej i obowiązywały mniej więcej do X wieku. Natomiast ta tanka, z której potem nasze haiku będzie się też wywodzić, składały się z 31 sylab. Pierwsza część wiersza nazywała się kaminoku, czyli górna część. I w niej wersy układały się według schematu 5 sylab dodać 7 sylab dodać 5 sylab. A w drugiej części układały się, czyli shimonoku, w dolnym schemacie, układały się według schematu 7 dodać 7 sylab. Te sylaby oczywiście najfajniej, jeżeli sobie na przykład ćwiczymy, ja ze swoimi studentami układałam później haiku według właśnie podobnych schematów, o których opowiem w dalszej części naszego spotkania, ale bardzo, tak jak nie widać tego niekiedy w tłumaczeniach haiku, bo nie da się aż tak odtworzyć, żeby te sylaby się zgadzały, można zrobić choćby w bibliotece, bo moim studentom, którzy nie byli stricte bardzo mocno zainteresowani japońską poezją, bardzo spodobało się, w jaki sposób można tworzyć wiersze. A wiersze, które znajdziemy, utwory, które znajdziemy w Manyoshu, tak naprawdę nie wydają się jakieś strasznie antyczne. Tutaj od razu odwołuję się, bo będę też Państwu mówiła o tłumaczach, mówiłam o Wiesławie Kotańskim, obecnie wywodzący się z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan Krzysztof Olszewski, wybitny tłumacz japońskiej literatury, tłumaczył również wiersze Otomono Tabito, który żył około się tutaj, który tworzył około 759 roku. I tutaj też nie mam praw niestety autorskich do twórczości moich studentów. Kiedy zapoznawałam ich z tym, co znajdowało się właśnie w Manyoshu, zaproponowałam im zrobienie memów na podstawie właśnie twórczości tych starożytnych japońskich twórców. Wychodziły rzeczy niezwykłe, ale widzimy też często zauważanym motywem w Manyoshu. Nie są jakieś poważne tematy, a raczej taki motyw biesiadny. Motyw, w którym pojawia się wino, bądź też sake, wino ryżowe, które może być doskonałą rozrywką, jeżeli chcemy wprowadzać lub zgłębiać się właśnie w japońską starożytną twórczość do tak zwanych teraz internetowych memów, a gwarantuję Państwu, że twórczość moich studentów była niesamowita i po prostu całe setki mam już memów stworzonych na podstawie czegoś, co wydawać mogłoby się bardzo nudne dla polskiego młodego szczególnie czytelnika, czyli jakieś tam starożytne, klasyczne wiersze. No właśnie, jak te wiersze brzmią. Widzimy tutaj w tłumaczeniu pana Krzysztofa Olszewskiego: wino to mędrców siedmiu napój boski. Ona ma władzę w szczęście zmieniać troski. Bądź też w tłumaczeniu tego samego twórcy: wszyscy umrzemy, dobrze o tym wiemy. Cóż nam zostaje? Winko dziś pijemy. Profesor Wiesław Kotański, tutaj też polecam książkę Zbiór 10 tysięcy liści, która została wznowiona i tam znajdziemy tak naprawdę wszelkie utwory tej starszej i starożytnej literatury, fragmenty często tłumaczone przez profesora Kotańskiego i które tworzą dla nas japonistów taką Biblię tego, co wiedzieć powinniśmy, z czego się uczyliśmy. Tutaj właśnie ulubiony fragment moich studentów, najczęściej wykorzystywany, czyli z pozycji profesora Kotańskiego: by się nie snuły po głowie myśli błahe, najlepiej chyba będzie wychylić kielich czystej, ryżowej sake. Zachęcam Państwa bibliotekarzy, no bo do nich jest głównie skierowane to szkolenie, do właśnie być może angażowania czytelników w ten sposób, gdzie wybierając właśnie fragmenty starożytnej japońskiej literatury, możemy stworzyć choćby tak zwane tutaj według pomysłu, który poddałam studentom i który bardzo fajnie się przyjął, memy. I albo jakieś hasła przewodnie, zresztą o takich motywacyjnych bądź coachingowych rzeczach też będę mówić, nawiązując do japońskiej starszej literatury. A teraz
chciałam Państwu dalej opowiadać o piśmie. O piśmie i o twórczości. Nadszedł X wiek. No i my już wiemy, że dało się tworzyć w języku chińskim de facto, w tak zwanych kanji, czyli znakach chińskich, ale wiemy również, że dało się te znaki wykorzystać tak, żeby fonetycznie one brzmiały niczym język japoński. Natomiast w Japonii funkcjonują po dziś dzień znaki chińskie i japońskie tak zwane sylabariusze. I w dawnych czasach taki sylabariusz nazwany hiragana był skierowany głównie do kobiet. Obecnie możemy zapisać nim całe wyrazy, ale używany jest najczęściej w połączeniu z kanji, czyli japońskimi, chińskimi znakami do zapisywania końcówek gramatycznych. W tamtych czasach hiragana służyła kobietom. Kobietom do pisania. Oczywiście nie można powiedzieć, i zaraz Państwu to udowodnię, że Japonki nie potrafiły pisać po chińsku, czyli w chińskich znakach. Dziewczyny z arystokracji edukowane przez swoich rodziców, przez swoich ojców po chińsku mówiły. Niemniej jednak w tamtych czasach powszechne było, że jeżeli chodzi o japońskie pismo, to kobiety posługują się hiraganą. I był taki pan, który nazywał się Kinotsura Yuki. I pierwszym dziełem napisanym w hiraganie jest jego Tosaniki, czyli pamiętniki Stosy, powstały w 935 roku. Facet najnormalniej w świecie udawał, że jest kobietą, chciał stworzyć poczętną literaturę, dlatego napisał ją w hiraganie. Sam początek też wskazuje, kiedy mówi ja kobieta, tak? Został szybko zdemaskowany, no niemniej jednak pismo żeńskie weszło do kanonu literatury. Pierwszą powieścią science fiction, która dostępna jest w grodziskiej bibliotece w formie w postaci anime, jest opowieść o zbieraczu bambusu, która nazwana po japońsku brzmi Taketori Monogatari. Została ona zekranizowana, zanimowana jako księżniczka Kaguya, główna bohaterka, która znaleziona jest w kolanku bambusa i przynosi bogactwo i szczęście swoim rodzicom, którzy ją przygarnęli. Zachęcam tych, którzy oglądają tutaj z naszych grodziskich okolic. Można zajrzeć do mediateki, wypożyczyć księżniczkę Kaguye, animację na podstawie pierwszej opowieści science fiction, Taketori Monogatari, opowieści o zbieraczu bambusa. A dziełem, o którym wspominałam na samym początku dzisiejszego szkolenia, jest dzieło napisane przez Murasaki Shikibu. Przez kobietę nazywa się Genji Monogatari. Powstało w 1008 roku, tak jak wspominałam, w 2008 roku świętowaliśmy tysiąclecie pierwszej powieści. Jest to opowieść o księciu promienistym, jego imię brzmi Hikaru. Napisała tę powieść dama dworu. I to jest takie dzieło kluczowe dla japońskiej literatury. To jest dzieło niestety nie ma tłumaczenia na język polski, przynajmniej nie wiadomo mi jeszcze o nim nic. Za moich czasów jeszcze nie było tego tłumaczenia i starałam się poszukać, czy ktoś już w końcu całe grube tomiska przetłumaczył. Czesi to zrobili, po czesku można przeczytać. Tutaj pokazuję angielską okładkę opowieści o księciu promienistym. Jeżeli chodzi o tłumaczenia, znajdą Państwo też fragmenty w zbiorze Wiesława Kotańskiego 10 tysięcy liści. I to Genji Monogatari, stworzone tak naprawdę już prawie u schyłku okresu dworskiego, zaraz potem przejmą władzę wojskowi. Pokazuje istotę tego życia na japońskich dworach w okresie Heian. I tak jak wspomniałam, no jest tym klasycznym przykładem japońskiej literatury. Życia dworskiego, dworskich romansów i tego, co wyprawia ten nasz Hikaru. Ale Murasaki Shikibu nie była tylko i wyłącznie znana jako autorka właśnie pierwszej powieści. Napisała ona również Murasaki Shikibu Nikki,
które ja osobiście dużo bardziej polecam niż Gędzi, która naprawdę jest opasłym tomem. Zawsze fascynowała mnie jej twórczość pamiętnikarska, bo ten okres dworski też kojarzy nam się z pamiętnikami. I Murasaki Shikibu, czyli ta autorka opowieści o księciu Gendzi, miała jedną konkurentkę, panią, z którą się nie lubiły. Ta pani zasłynęła, pani Seishi Onagon, zasłynęła z tak zwanych zosi, Makura no zosi, czyli zapiski spod bezgłowia, gdzie w luźny sposób notowała to, co dzieje się na dworze. I tak jak w swoich pamiętnikach czy zapiskach, tak, w tych zosi, panie świetnie pokazywały własny brak sympatii do siebie, no nie umniejszając swoim osiągnięciom literackim, obie bardzo się szanowały, tak ich opowieści są wspaniałym sposobem pokazywania czegoś takiego bardzo uniwersalnego, jakiejś ludzkiej zazdrości, plotek, które się tworzą. Ja czytając Seishi Onagon, bardzo lubię zapiski spod bezgłowia, mam wrażenie, że ja po prostu żyję w XXI wieku i po prostu tak samo plotkuję na temat innych, jak wszyscy plotkują choćby na Facebooku. Więc mamy takie wrażenie, że te odległe czasy, ponad 10 wieków tak temu, tak naprawdę niewiele się, oprócz strojów, które widzimy tutaj na okładce wydawnictwa Dialog zapisków spod bezgłowia, te warstwy kimo, długie włosy, okrągłe buźki, okrągłe białe buźki, czy mu wróbelka, malutkie ustka i niewidoczne rzęsy, tylko domalowane, nie rzęsy, tylko brwi. Oprócz tego, że nam ten widok się różnił, to my żyjemy w bardzo, bardzo podobnym świecie. Więc nie dość, że daleka Japonia, to wszystkie jesteśmy, tutaj mówimy kobiety, bardzo do siebie podobne. Ale kiedy nadchodzi wiek XIII, następuje koniec tych dworskich rozgrywek, bierze i pojawia się okres kultury samurajskiej. I takim kluczowym dziełem jest tak zwane gunki, czyli to opowieści wojenne, tak zwane Heike Monogatari. Heike Monogatari opowiadające o wojnie Genpei, która toczyła się między dwoma rodami o władzę. Ale co interesujące, sam początek Heike Monogatari rozpoczyna się od wprowadzenia, że słychać dzwony z Indii. Jest to powiedziane dosłownie tutaj po przyrodzie, po drzewach, które w tym utworze się znajdują, w tym początku, w tym wierszu się znajdują. Wiemy, że chodzi o Indie. Nadchodzą nowe czasy. W świat japoński również literatury wkracza buddyzm i to będzie ta religia, która będzie charakterystyczna dla strefy właśnie wojskowej, dla sfery wojskowej. Więc opowieści wojenne, no tak tutaj wielu moich studentów zafascynowanych jest Heike, tych, którzy pasjonują się samurajami, siogunatem, dlatego dla takich osób można skierować je właśnie do tej pierwszej opowieści z XIII wieku, opowieści o rodzie, nie o rodzie, tylko o walce dwóch rodów Heike Monogatari. Ale znów jest to mocno subiektywne szkolenie, nie ukrywam, broń Boże, tego. Wybrałam to, co ja na mojej ścieżce napotkałam i co mi osobiście niezwykle się podobało. To autorstwa Yoshidy Kenko, zapiski dla zabicia czasu lub szkice z wolnego czasu, tak zwane Tsuredzuregusa. Powstały w XIV wieku, czyli w okresie wojskowych, gdzie znajdujemy jednozdaniowy wstęp i 243 szkice różnej długości. I co tutaj jest? To dziwne, a nawet szalone uczucie uświadomić sobie, że całymi dniami przesiaduję z naczynkiem na tusz przed sobą i dla zabicia czasu przelewam bezładnie na papier pierwszą lepszą myśl, która mi przyjdzie do głowy.
Bardzo lubię córę Zuretusa. Jest to poniekąd te szkice, prawda, zbliżone do tego, co oferowała nam, tutaj szybciutko wrócę i Państwu przypomnę, Seishonagon, gdzie osoby tutaj, pan Urabe no Kaneyoshi, który przyjął imię Kenko, czytane w sposób właśnie w sposób sino-japoński, a Yoshida to nazwa świątyni w Kyoto. Stąd też widzimy tutaj, że Yoshida Kenko to jest jego tylko i wyłącznie pseudonim. Pochodził z rodziny kapłanów sinoistycznych i został mnichem buddyjskim. Jego zapiski dla zabicia czasu, jego Tsure Tsure Wusa są niezwykle celnym obserwowaniem społeczeństwa. Spisywaniem własnych przemyśleń, które są niezwykle uniwersalne nawet po dziś dzień. Tyle w bardzo szybki sposób o japońskiej literaturze klasycznej. Teraz przechodzimy w nowożytność, w ten okres Edo, okres kultury mieszczańskiej. Bo pamiętajmy, że po tym, kiedy Japonia najechała choćby Półwysep Koreański, w XVI wieku zamknęła się i od 1603 roku przy władzy wojskowej funkcjonowała również bardzo duża klasa mieszczan, którzy stworzyli swoją własną historię i literaturę. I ta literatura jest bardzo często literaturą erotyczną. W niesamowity sposób pokazywana właśnie literatura erotyczna, która pokazuje właśnie tę unikalność uciekającego nam czasu. To cieszenie się chwilą, bardzo często właśnie powiązane z erotyzmem. Jest to tak zwana literatura rozrywkowa. Ja tutaj Państwu zaprezentowałam plakat, który w 2016 roku został przygotowany przez Bibliotekę Jagiellońską, kiedy pani Katarzyna Sonnenberg, pani doktor Katarzyna Sonnenberg, tłumaczka Ihary Seikaku, wywodząca się właśnie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracując na Uniwersytecie Jagiellońskim, przetłumaczyła książkę Ihary Seikaku Przypadki miłosne pięciu kobiet. To cudownie, książka, to ja bardzo, osobiście też bardzo lubię tę książkę, szczególnie wstęp, który napisała pani Katarzyna Sonnenberg, pokazując nam, wprowadzając nas w te tajniki japońskiej kultury dworskiej, opowiada o tym, opowiada o różnych kobietach, tak, to mamy przypadki miłosne pięciu kobiet, czyli Kosioku, Gonin, Onna. Bardzo ciekawym zabiegiem literackim jest dostosowywanie do przyrody, do zjawisk przyrody czy krajobrazu, czy do krajobrazu, dostosowywanie uczuć tych kobiet, uczuć tych ludzi, tych par scharakteryzowanych w tej książce. Ihara Seikaku, jeden z najsłynniejszych mieszczańskich powieściopisarzy, wziął i odniósł ogromny sukces, ponieważ doskonale pokazywał ludziom to, co w nich drzemie, to, z czego się cieszą, to, jak mogą żyć chwilą w tym świecie mieszczan. I tutaj, jak Państwo spojrzą sobie na obrazek, który dla Państwa przygotowałam, to właśnie anglojęzyczny film, tylko po 18 roku życia, więc wszystkich, całą młodzież oglądającą i proszę nie oglądać tego z dziećmi, może w ten sposób zniechęcam właśnie tutaj do oglądania tego, ale jednocześnie zekranizowany, zanimowany, tutaj przedstawiony w formie animacji jako The Sensualist, Życie miłosne pewnego mężczyzny i Ihary Seikaku. Kolejne doskonałe dzieło japońskiej literatury mieszczańskiej. Stąd też, jak ktoś chce również zachęcić do zgłębiania się choćby w tłumaczenia pani Katarzyny Sonnenberg z książki Przypadki miłosne pięciu kobiet,
Możemy zacząć od właśnie tego filmu The Sensualist, który jest animacją na podstawie powieści Michary Sejkaku. Ale przechodząc do tej literatury mieszczańskiej, często bardzo mocno erotycznej, pokazującej to, jak należy cieszyć się umykającym nam światem, chciałam Państwu powiedzieć o jeszcze jednej kwestii, która właśnie wyszła z tego okresu dworskiego, przepraszam, okresu mieszczańskiego, z okresu Edo. A jest to twórczość Matsuo Basio, która nazywa się po prostu haiku. Co ciekawe, kiedy Basio wyruszył swoją podróż po Japonii, głosząc swoje krótkie wierszyki składające się z 17 sylab, tutaj pozostały z tej dawnej tanki wersy 5-7-5. To jest też bardzo istotne, że my właśnie, tak jak tutaj w tłumaczeniu Czesława Miłosza widzimy na ekranie, zapisujemy je właśnie wersami. Japończycy zapisują to jedną linijką, zapisują haiku w jednej linii. Ale to, o czym chciałam wspomnieć, to to, że to haiku też nie było takie, oczywiście oddawało i oddaje cały japoński zen, ale na samym początku, kiedy Basio na początku tego XVII wieku chodził po Japonii i mówił różne znowu sprośne rzeczy, nazywano haiku wierszami w stylu holenderskim, bo Japończycy myśleli, że tylko Holendrzy, czyli obcokrajowcy, jedyni, którzy mieli dostęp do Japonii w tamtych czasach, to byli Holendrzy, mogą takie okropnie sprośne rzeczy opowiadać. Stąd też Matsuo Basio, pierwsza tak naprawdę taki osoba, która wprowadziła haiku znane nam po dziś dzień, między innymi w tłumaczeniu Czesława Miłosza, tej sylaby nam się będą mniej więcej zgadzać, ale tutaj też wszelkich bibliotekarzy zachęcam do robienia różnego rodzaju konkursów, w których można stworzyć własne haiku. To jest niezwykle proste, kiedy rozumie się zasadę. Oddaj wierzbie całą nienawiść, całe pożądanie twojego serca, jak przetłumaczył Basio Czesław Miłosz. A my przechodzimy już do zupełnie innych czasów, tak szybko przelatując przez ten okres mieszczański. I teraz będę chciała Państwu bardzo, bardzo szybko, bo czas nam leci, bardzo szybko leci nam czas. Spojrzałam tutaj właśnie, co się dzieje w naszym czacie. Chciałabym Państwu wziąć i opowiedzieć o tym, co zaczęło być tworzone po tym, jak Japonia wróciła na scenę, można powiedzieć też międzynarodową, otworzyła się, odnowiła, stała się potęgą pokonującą na początku XX wieku Rosję. I jak to życie Japończyków wyglądało, było zobrazowane w książkach dostępnych między innymi w bibliotece w Grodzisku Mazowieckim. Zacznijmy od książki dostępnej właśnie u nas w bibliotece, od książki, od postaci tańskiego Junichiro, który zaczyna pokazywać tę nowoczesną Japonię początku XX wieku. W swojej książce Dziennik Szalonego Starca, w opowiadaniu Dziennik Szalonego Starca i Niektórzy Wolą Pokrzywy, możemy zauważyć choćby tę nowoczesność poprzez zachowanie kobiet ilustrowanych właśnie przez Junichiro. Ja o tańcem Junichiro chętnie opowiadam, ale ze względu na bardzo krótki czas chciałabym Państwa zachęcić do zapoznania się z nowościami na polskim rynku, czyli z najnowszymi tłumaczeniami, to jest kwestia tego roku i zeszłego roku, książek Klucz i Miłość Głupca. Te pozycje Junichiro zostały wspaniale scharakteryzowane i tutaj będę do czatu przeklejać Państwu w tym momencie linki w rozmowie Agaty Bajs i dr Leśniczek z Poznania, mam nadzieję, że dobrze mówię, albo z Torunia, przepraszam Panią doktor, jeżeli to kiedyś obejrzy, tak czy inaczej Państwo mogą się do tego odnieść, oglądając całkiem niedawno, chyba miesiąc temu, była promocja książki Klucz,
którym obydwie panie w doskonały sposób pokazują, opowiadają przez ponad godzinę na temat właśnie specyfiki tanizakiego Jinichiro. Książki, które pisane były po wojnie, w świecie, gdzie nowoczesne społeczeństwo się wspaniale odnawia na nowy sposób, bardziej wyzwolony, jak to świetnie pani doktor Leśniczak i pani Bajs opowiadały, no chodzi taki dziadek z laską i opowiada rzeczy tak samo często niedostępne, jak na przykład profesor i jego życie prywatne, domowe, niedostępne dla czytelnika w normalnym takim przypadku, co on z tą swoją żoną w domu robi. Więc dostępne w Grodzickiej Bibliotece pozycje Tanizaki Junichiro, to pierwsze takie nowoczesne, pokazujące nowoczesną Japonię w książce, która jest u nas dostępna w bibliotece. Te wszystkie trzy książki są dostępne w Bibliotece Grodzickiej. Pokazywany czas przedwojenny i już ta emancypacja powolna, ale unowocześnienie japońskich kobiet i klucz miłość głupca to czasy powojenne. Link Państwo znajdują już w czacie. Natomiast jeżeli mówimy o powojennych czasach, to też chciałabym przez ten krótki moment, który nam tutaj został, wspomnieć o pisarzach, którzy też odzwierciedlali ducha czasu i których też możemy świetnie polecać do analizy jakichś współczesnych tematów, problemów, z którymi my do tej pory spotykamy się we współczesnym świecie. I pierwszym był Yukio Mishima, autor m.in. Złotej Pagody, pokazującej o tym, jak obsesja, jak choroba psychiczna może doprowadzić do czegoś takiego, co stało się w realnym świecie tuż po wojnie, kiedy mówi się szalony mnich, młody człowiek, który został mnichem, postanowił spalić jeden z symboli japońskich, najsławniejszych japońskich symboli, Złotą Pagodę w Kyoto. Zdjęcie Złotej Pagody będą Państwo mogli też oglądać, jak to dokładnie wygląda i wspomnieć to spotkanie podczas finału naszego projektu, podczas wystawy, która będzie też miała swoje relacje online. No niemniej jednak ja prywatnie bardzo podkreślam to, kim Yukio Mishima był. Był wychowany przez despotyczną babkę pochodzącą z klasy samurajskiej, ale był też synem dygnitarzy, którzy pracowali w ministerstwie. Pamiętajmy, że to, kiedy on się wychowywał, no od początku lat 30. mamy okres militaryzacji. To był moment bardzo ciężki w historii Japonii i człowiek ten, udając gruźlicę i przy pomocy tatusia, mówiąc wprost, wziął i nie poszedł na front, nie poszedł walczyć w wojnie, czy w Azji Wschodniej, czy na Pacyfiku. To jest bardzo istotne do tego, co powiem za chwileczkę, porównując go z Oeken Zaburo. Natomiast Yukio Mishima popełnił samobójstwo. Popełnił samobójstwo, które tak naprawdę wcześniej opisał w swojej książce Patriota, która też została zekranizowana i mogą Państwo spokojnie wziąć i obejrzeć w internecie, co za chwileczkę Państwu przekleją. Ale przy okazji warto powiedzieć o kolejnych książkach, to są zdjęcia, które zrobiłam książek z naszej właśnie Grodzickiej Biblioteki, o jego przyjacielu, a tak naprawdę o jego mistrzu. O Yasunacie Kawabari, który był pierwszym japońskim noblistą. Już Tanizaki Junichiro był blisko nobla, jednak jeżeli chodzi o Kawabata Yasunari to powinno być, coś się przekręciło, bardzo przepraszam, na szczęście mam szybko taką Kawabata Yasunari. Dobra, potem to poprawię, żeby Państwo tutaj nie wprowadzać zamętu, mówię o Kawabacie Yasunarim, który był przyjacielem Mishimy, jego mistrzem, prezesem japońskiego fanklubu, otrzymał Nobla w 1968 roku i jest o tyle kluczowy, że pokonał wtedy naszego Gombrowicza, autor Śpiących Piękności, który widzimy tutaj na ekranie dostępny w naszej grodzickiej bibliotece.
Ciągle coś, nie wiem, poprzeskakiwało złośliwość dzisiaj rzeczy żywych i martwych. Powieść, w której opowiada właśnie o hotelu, gdzie śpią gdzie śpią dziewczyny i odwiedzają poszczególni panowie. Ale dla mnie taką najbardziej znaczącą powieścią jest powieść o Oekendzaburo, w ogóle postać o Oekendzaburo, noblistę z 1994 roku, kiedy mówimy o Noblu. Jak to Komisja Noblowska napisała w swoim uzasadnieniu, jest pisarzem, który z poetycką siłą tworzy wyobrażony świat, w którym życie i mit łączą się, tworząc niepokojący obraz dzisiejszej ludzkiej sytuacji. Na OE na pewno z pewnością wpłynęło doświadczenie, gdzie wychowuje do tej pory, jego syn jest kompozytorem, niepełnosprawnego syna, co pojawia się bardzo często w jego opowieściach. Ale jest to też osoba, którą chciałabym jakby zestawić z twórczością właśnie Mishimy Yukio. Oekendzaburo, ten japoński noblista, który wychowuje syna niepełnosprawnego, jest osobą, która doświadczyła tragedii II wojny światowej. I tak naprawdę ja najbardziej lubię opowieści, lubię porównywać te dwie książki. Książki, które zostały wydane w języku angielskim, które są 17 o Oekendzaburo i Patriotyzm Yukio Mishimy. Otóż 17 opowiada o momencie, kiedy w Japonii do głosu dochodzi, istnieje konflikt lewicy i prawicy. Dochodzi do tego, że przewodniczący partii socjalistycznej zostaje zabity podczas swojego wystąpienia przez prawicowego nacjonalistę. Czyli de facto ten podział świata, który my też obserwujemy, jest świetnie opisany w powieściach tych dwóch japońskich autorów. Mamy właśnie 17 i mamy umiłowanie ojczyzny, czyli patriotyzm Aikoku, Yukio Mishimy. Yukio Mishima próbował zbuntować japońskich żołnierzy sił samoobrony. W internecie znajdą Państwo jego przemówienie zagłuszane przez helikoptery latające nad właśnie tą kwaterą sił samoobrony. Na końcu popełnia samobójstwo, niezdolny przekonać się tych samoobrończyków, czyli japońską policję, tak to nazwijmy, do tego, żeby zbuntowali się i przywrócili władzę cesarską. Możemy więc mówić o tych dwóch osobach, o tych dwóch autorach jako przedstawicielach właśnie literatury lewicowej i prawicowej, o tym konflikcie, który w Japonii de facto toczy się po dziś dzień, ale bardzo silny był właśnie w momencie w latach 60., kiedy te dwie książki powstały. I tutaj jeszcze odnoszę Państwa właśnie do patriotyzmu z 66 roku, czyli tej prawicowej bardziej narracji, jeżeli mielibyśmy to przełożyć na polityczne tutaj rozmowy. Tutaj też za chwileczkę wezmę i przykleję Państwu link do filmu na YouTubie, do ekranizacji powieści. A nie muszę, przecież jest tutaj napisane, więc nie muszę tego robić na szczęście. Mogą Państwo sobie ten patriotyzm zobaczyć na YouTubie. Z takich ciekawych społecznych kwestii, też dostępnych u nas w Grodzickiej Bibliotece, jest twórczość Endo Shusaku, autora Milczenia, które zostało z dużą pompą zekranizowane w 2016 roku. Człowieka, który mieszkał w Mandżurii, a po rozwodzie rodziców, po powrocie z matką do Kobe w Japonii, przeszedł na katolicyzm. I jest to też osoba, która w swojej twórczości, gdzie tutaj właśnie w Milczeniu opisuje właśnie jezuitów, którzy byli misjonarzami w Japonii. Tak samo przez nią przemawia to, ta dyskryminacja, ta inność Japończyka katolika w japońskim świecie. No i przechodząc do końca, bo już tak przedłużam to spotkanie, za co
Niezwykle przepraszam, nie można nie powiedzieć o Haruki Murakami. W naszej bibliotece znajdują się jego opowiadania, jego książki, między innymi Mężczyźni bez kobiet, opowiadające o mężczyznach, którzy z różnych powodów stracili bądź nie mieli partnerek. Wydaje się to chyba bardzo uniwersalny tekst, zresztą Haruki Murakami bardzo często porusza problemy społeczne, o czym ktoś inny nie pisze. Dla mnie jest to troszkę taka osoba jak Oekenzaburo, chociaż prywatnie Oekenzaburo niezbyt lubił Murakamiego, chociaż potem zdecydował się też, że Murakami otrzyma nagrody. Na początku był dość mocno Murakami tutaj też wykluczany przez japońskich pisarzy. Ta niechęć z Oekenzaburo była kluczowa. Niemniej jednak Murakamiego uważam, że można spokojnie polecać, jeżeli mówimy o tym, o takim troszeczkę motywowaniu, o tym, jak mam różne poradniki, jak pisać. No jego książka, bardzo lubię zawód powieściopisarz, która zdradza tajniki, czy też można powiedzieć już teraz w tym momencie pracy zdalnej, kiedy Murakami przenosi się do Europy pisać na jakiś okres, wyłącza się i pisze. Sądzę, że może być wspaniałym podręcznikiem dla osób, które myślą o pisaniu, czyli ten wgląd w duszę Murakamiego. Ale tutaj po lewej stronie, patrząc w ekran, włożam zdjęcie mojej ulubionej książki Murakamiego, która niestety nie została przetłumaczona na język polski, a jest to książka przetłumaczona na angielski jako Underground. Underground opowiadając o tym, co być może Państwo pamiętają, o zamachach w metrze tokijskim z lat 90., kiedy sekta po prostu zagazowała, można powiedzieć, zatruła ludzi w metrze. Jest to dla mnie jedna z niesamowitych tak naprawdę reportaży, pokazująca słabość japońskiego systemu. Książka, w której w drugiej części znajdują się wywiady, które Murakami przeprowadził ze świadkami zamachów i też organizatorami, co jest bardzo interesujące. Więc właśnie tutaj ten Underground jest dla mnie taką najważniejszą książką, która wspaniale opowiada o tym, jakie zostały błędy popełnione, jak japoński system perfekcyjności zawiódł w przypadku pierwszego ataku terrorystycznego w tokijskim metrze, autorstwa właśnie Murakamiego. A jeżeli Państwo chcą zachęcić swoich czytelników do czytania Murakamiego, chociaż do tego raczej ludzi nie trzeba zachęcać, bardzo proponuję Państwu Murakami Bingo, czyli trafienie w tematy, które pojawiają się w danych książkach. Jest to bingo, zawsze trafimy, o czym pisze Murakami, czy to dziwny, tajemnicza kobieta, czy to jakiś fetysz uszu, czy stacje, na których rozgrywają się te opowieści, czy choćby uczucie bycia śledzonym. Czyli zachęcam właśnie do zapoznania swoich czytelników z bingo Murakamiego i sprawdzenie, kto gdzie trafi i ile razy na konkretną rzecz. Nie sposób nie wspomnieć o również absolwencji warszawskiej japonistyki, wybitnej tłumaczce Annie Zielińskiej-Elliott, która tłumaczy między innymi Murakamiego. Jest ona autorką takiej książki przewodnika, nie tylko literackiego, po właśnie Tokio Murakamiego. Polecam tę pozycję. Ale wracając jeszcze do noblistów, warto powiedzieć o tym ostatnim noblu, który przypadł Japończykowi, który de facto Japończykiem nie jest oficjalnie. I tutaj jest też kwestia japońskiego obywatelstwa. Kazuo Ishiguro. Moja ulubiona książka tego autora to Pejzaż w kolorze sepi. Przeprowadził się, myślał, rodzice myśleli, że na chwilę, w wieku 6 lat do Anglii. Urodził się i w to dzieciństwo wczesne spędził w Nagasaki, stąd też ten pejzaż w kolorze sepi zawiera choćby ten silny obraz ze zrzucenia bomby atomowej na to miasto i pojawia się wśród wspomnień osób, które tam w tej książce są bohaterami, kobiety mieszkającej w Anglii, jej córki, czy jej jednej z córek, druga popełniła samobójstwo. Bardzo zachęcam do tego, bo chociaż Kazuo Ishiguro jasno mówi, jestem Anglikiem, to pamiętajmy, no, że jednak ta trauma doświadczenia japońskiego i to, że do 1983 roku był obywatelem Japonii, to jest też kwestia, że w Japonii nie można mieć podwójnego obywatelstwa w dorosłości, czyli jak skończył 20 lat, przyjął brytyjskie obywatelstwo. On był akurat promowany przez Oekenzaburo. Mogą Państwo przeczytać sobie wywiad Oekenzaburo właśnie z
Kazuo Ishiguro, który ukazał się długo, długo przed tym, jak Kazuo Ishiguro dostał Nobla. Dlatego no, oficjalnie nie możemy go zaliczyć do japońskich noblistów, ale pamiętajmy, że jest to kwestia po pierwsze no, jego przekonania, gdzie zdefiniował się jednak potem jako Anglik, a po drugie jest to kwestia również tego, jest to kwestia również tego, że japońskie prawo po prostu nie pozwala na podwójne obywatelstwo, więc nie mógł być traktowany jako japoński pisarz. No i właśnie już kończąc zupełnie, jeszcze raz bardzo przepraszam za to przedłużenie tego szkolenia, nie sposób nie powiedzieć przeze mnie jako przez politologa o Shintaro Ishiharze, o bardzo bogatym, bardzo wpływowym człowieku, gubernatorze Tokio do 2012 roku, który tak naprawdę rozkręcił konflikt z Chinami o wysp Senkaku, chcąc je po prostu kupić. Ale dlaczego mówię o tym, kiedy mówię o literaturze? Otóż Shintaro Ishihara zdobył popularność, zdobył mandaty posła poprzez to, że był wybitnym pisarzem, opisującym problemy japońskiego społeczeństwa, tę samotność, tę nowość japońskiego społeczeństwa powojennego i te traumy, które oni mieli. Powieści były tak popularne, że po prostu postanowił pójść w politykę i dorobił się ogromnych pieniędzy i jednej z ważniejszych pozycji, czyli gubernatora Tokio. Teraz Shintaro Ishihara jest często definiowany jako japoński polityk, skrajnie prawicowy, gubernator Tokio, zapominając, że był jednym z najważniejszych japońskich pisarzy. Przechodząc do totalnych nowości, już na sam koniec, co mogę Państwu polecić, żeby opowiadać właśnie Państwu czytelnikom o tym współczesnym japońskim społeczeństwie. Sayaka Murata, japońska pisarka, bo kobiety teraz właśnie dochodzą do głosu, opowiedziała historię, znów swoją własne doświadczenie, niczym robił to czy Kazuo Ishiguro, czy Shintaro Ishihara, czy też Oeken Zaburo. Sayaka Murata, autorka, laureatka prestiżowej, najbardziej prestiżowej japońskiej nagrody literackiej, nagrody Akutagawy, opowiedziała po prostu historię kobiety, która przez wiele czasu, tutaj problem znowu z pracą, z zatrudnianiem sytuacji kobiet, pracowała w konbini, czyli tak zwanym convenience store, sklepie 24-godzinnym, bardzo popularnym w Japonii. Więc dziewczyna z konbini, jak najbardziej wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego polecam. Ale tutaj odwołując się jeszcze do naszego patrona, naszego projektu do Kwiatów Orientu, tutaj też znajdą Państwo książki, choćby Banany Yoshimoto, która tutaj znowu kolejna kobieta, autorka, która opowiedziała znowu o Tokio, czyli tak jak Murakami wszystko toczy się w Tokio, o pracy tłumacza. Natomiast kolejną osobą, tutaj już mężczyzna nagrodzony również nagrodą Akutagawy, kieszonkowiec, który podejmuje się zadania i nagle okazuje się, że okradł, podejmuje się zlecenia polityka, który potem zostaje zamordowany, kieszonkowiec w Kwiatach Orientu, ale też dziecko z ziemi. Kolejna kobieta, Natsumi Miyashita, Lazy z wełny i stali, opowieść o północy Japonii, czyli Hokkaido, i o panu, który postanowił zostać stroicielem fortepianów. I tutaj na koniec, właśnie w tych naszych czasach zwariowanych, szybkich, dziewczyna z kombini, różne zmiany, to jest taka opowieść, która wycisza, można powiedzieć, która pokazuje te najprostsze wartości, najprostsze ideały. Dziękuję Państwu serdecznie, po japońsku Tsukare sama deśta, bardzośmy się natrudzili. Jeżeli są jakieś pytania, jeżeli są jakieś jeszcze inne komentarze i potrzeby, ja teraz tu próbuję wejść w pytania i komentarze. Mam nadzieję, że za chwileczkę mi się to uda, bo przestałam widzieć Państwa przez moment. Właśnie, byłam na spotkaniu z Ishiguro, to było ciekawe doświadczenie. Teraz zobaczyłam już wszystkie komentarze. Zatem serdecznie Państwu dziękuję za to spotkanie. Jeżeli tutaj, ja teraz wyłączę udostępnianie prezentacji. Jeżeli są jakieś niezauważone przeze mnie pytania, bardzo bym poprosiła tutaj naszego dobrego ducha, pana Kamila,
o przeklejenie do czatu, jeżeli coś się nam pojawiło. Na razie bardzo zazdroszczę pani Beacie Kosak spotkania autorskiego z Ishiguro. No niestety nie uda nam się tego zrobić w naszej bibliotece, chociaż staramy się jak możemy zapraszać wiele, wiele osób ciekawych. Mam nadzieję, że nie przegapiłam żadnego pytania, panie Kamilu. Nic nie przegapiłam. W takim razie serdecznie dziękuję za to dłuższe tym razem spotkanie i krótką opowieść o Japonii, o japońskim społeczeństwie, być może przez pryzmat doświadczeń poszczególnych autorów. Dziękuję i do zobaczenia ponownie. Przypominam, na naszym projekcie Zorientowani, realizowanym w Bibliotece Gminy Grodzisk Mazowiecki i finansowanej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.